O. Wojskowa Akademia Medyczna, Agencja Uzbrojenia oraz inwestycje w infrastrukturę, z której będą korzystać wojska Stanów Zjednoczonych stacjonujące w Polsce, to tylko niektóre tematy, do których w rozmowie z Polską Agencją Prasową odniósł się szef Monu, Mariusz Błaszczak. Przed rokiem Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiedziało reaktywację Wojskowej Akademii Medycznej. Jak poinformował szef resortu Mariusz Błaszczak, obecnie trwa proces kształcenia wojskowego personelu medycznego w Kolegium Wojskowo-Lekarskim, które działa w ramach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Potrzebujemy kompleksowego, dopasowanego do potrzeb i wymogów wojskowych systemu edukacji dla lekarzy wojskowych. Tacy medycy, oprócz bazowego wykształcenia lekarskiego, muszą zostać przygotowani na zadania stricte wojskowe, jak na przykład działania w warunkach konfliktu zbrojnego czy podczas misji pokojowej. Jak powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, na ukończeniu jest przygotowywanie ustawy o utworzeniu wojskowej Akademii Medycznej. Akademia w perspektywie sześciu lat od momentu powstania będzie w stanie kształcić około 900 studentów, co daje średnio 150 osób na rok akademicki. Na finiszu prac jest także ustawa o Agencji Uzbrojenia. To dokument kluczowy dla procesu zakupowego i modernizacyjnego w wojsku na najbliższe lata, a nawet dekady, dlatego musi być bardzo dokładnie dopracowany. Moim głównym założeniem i planem na Agencję Uzbrojenia jest to, że stanie się ona jedynym centralnym ośrodkiem decyzyjnym w całym procesie pozyskiwania sprzętu wojskowego oraz cyklu jego życia. Agencja, jak zaznaczył szef resortu, w tym roku powinna już nabierać realnych kształtów organizacyjnych i strukturalnych. Minister Mariusz Błaszczak zapowiedział także, że w ciągu najbliższych tygodni zostanie wypracowany kompleksowy harmonogram inwestycji w infrastrukturę, z której korzystać będą wojska USA stacjonujące w Polsce wszystko na mocy umowy o wzmocnionej współpracy obronnej. Priorytetem jest siedziba wysuniętego dowództwa V Korpusu Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych w Poznaniu, którego funkcjonowanie zainaugurowaliśmy kilka tygodni temu. Tu postęp prac jest już wyraźnie zaawansowany. Jest to najwyższe dowództwo tego szczebla w Europie, odpowiedzialne za planowanie i koordynację wojsk Stanów Zjednoczonych na teatrze europejskim, w tym działań na wschodniej flance NATO. Umowa przewiduje zwiększenie personelu wojskowego USA w Polsce do 5,5 tysiąca oraz gotowość Polski na przyjęcie nawet 20 tysięcy żołnierzy amerykańskich, ustanawia także obiekty, bazy i tereny, z których korzystać będą zarówno siły polskie, jak i amerykańskie.